No dzień dobry. 25 stycznia. Słuchajcie, 2018. Zaraz luty. Zaraz koniec zimy. No i zmobilizowany tym, że zaraz koniec zimy, no wyszedłem na dwór na tak zwany spacerek. Zapraszam was wszystkich. Śnieżku dopadało. Tak. Wczoraj, cały dzień, przedwczoraj pięknie popadywało, może nie był aż taki duży, ale jest, jest pięknie, jest pięknie. Także kto zdrowy, kto nie ma grypy, idzie ze mną na spacer, bo warto jak widać. O, dużo nie będę gadał, bo obraz sam mówi za siebie. Jest po prostu uroczy. Latem trawa zdobi, zimą zdobi śnieg. Kolejne oblicze wody. Latem błękitna, zimą bieleńka. I niech tak zostanie. Niech tak będzie co roku. Drzewa pięknie okryte, żarnowce, myślę, że będą pięknie kwitły, bo wzrosły niesamowicie. Jodła otulona, piękne połacie śniegu, wiaterek troszeczkę strząsa, co chwilę wygląda słoneczko, śnieg się leciutko topi na igłach, roślinki piją. Zwłaszcza te zimozielne, jak rododendrony, ostrokrzewy, bo listki pozwijane, przygotowane na suszę mrazową, całe zapasy wody w pędach. No zobaczcie, te koniki, te strzyżone teraz formy. Obserwowałem tu od rana, to w każdej tej podusze pod tym śniegiem nocuje sobie jakiś ptaszek. Ładnie wieczorkiem, już o 15, zlatują się z drzew tam, gdzie dziubały te szkodniki albo ich jaja. Tak na noc zlatują do tych gęstych form, chowają się w takim drzewku. I po prostu sam sobie cieplutko śpią. Wiatr im nie przeszkadza, więcej śniegu nie zaleci. Deszcz też tam ma trudno się przedostać, jakby w razie co. I jest fajno. O, tu mój cyprysik. Też fajnie poduchy ma przykryte. O. Tu latem było pełno kwiatów. Dzisiaj prym wiodą iglaki. Azalię posmarowałem słoniną, wszystkie owocowe, drzewka i dobrze, bo śniegu jak dopada, to zające by mi wszystko obgryzły. A tak im nie smakuje. No zobaczcie, ile tu jest iglaków. Latem ich nie znajdzie, bo kwiaty na metr. Ale teraz też grządki są zdobne. Piękne szczepione formy iglaczków teraz pokazują się. Strzyżone. Celowo tak nautykałem tych iglaczków. Tyle, bo byliny są piękne. Ale co ja bym zimą podziwiał.
A co najważniejsze, co bym nagrał wam, byście powiedzieli, no puste pole mu zostało. No tak być nie może. O, no tak mamy przecudne krajobrazy. Zacząłem ściąć krzewy i drzewa, jabłonie, grusze, porzeczki, agresty, borówki, no bo potem pracy będzie moc. Nie mam sadu towarowego, że tylko mam sad do cięcia, ale potem byliny trzeba będzie posprzątać, wszystkie kwiaty powynosić suche. Tak, iglaczki, las, no roboty, bardzo dużo wiosną, także co zrobię teraz, to już wiosną będzie z głowy. Stawy pozamarzały, chciałem sobie połowić na lodzie. Ale śnieg 10 cm, a lód tylko 5. No musiałbym schudnąć za 20 kilo, żeby wejść, ale i tak się boję. I wam też jeszcze razy nie wchodzić na razie, bo woda przykryta śniegiem, wolno stygnie, no i można się wykąpać, a lepiej to zrobić we wannie albo pod prysznicem. Nie będzie tak bolało. Większość owoców na głogu, na kalinie już zjedzona. Pojawiają się momentami hordy ptaków. Gdzieś przelatują z punktu A do punktu B. No i żeby to zrobić w miarę w kondycji, to muszą się pożywić. No i u kogo się pożywią? No u Grzegorza. Tak, bo krzaków brud. O, tu piękna choja kanadyjska. No moja aleja świerków, konika. No jak ich nie lubić? Wiosną, jak wypuszczałem te młode przyrosty boskie. Potem jak się zagęszczą, urosną, znowu boskie. No a zimą też piękne. Tam ładna w oddali, jodła kaukaska. Cudne drzewo. Szkoda, że tak w wielu rejonach przemarza. No nie jest tej szerokości geograficznej, ale bardzo ładne drzewko. No mam dwie i obydwie na razie dobrze się sprawują i myślę, że tak będzie dalej. Im starsza, tym będzie bardziej odporna. Tu rododendrony wyglądają jakby zwiędły. Świerczki pięknie. Pięknie. Myślę, że jeszcze śniegu dopada. Jeszcze będą ciężejsze. One nie tak jak jałowce z wiesi. Się im gałąź od śniegu. Ale potem wystarczy tydzień. Już z powrotem sterczą. Wyprostują się. Także nie ma obawy, że się ładnie albo brzydko odkształcą. O, tam daleko. Też piękne widoki. Drzewa zrobione w formie parku, także wszystkie swoje granice widział. No u sąsiadów nie mogę czyścić lasu, ale czasami mi ręka świerbi, żeby to zrobić. O, bo lubię jak w lesie tak fajnie, pięknie widać. Zostawiam głogi, zostawiam dęby,
jakieś tam krzewy owocujące, jarzębiny. O, ale las musi być tu przejrzysty. No i doszliśmy na duży staw. No nie widać prawie, że to staw. Przykryte wszystko śniegiem. Tylko trzciny wystają. Śladu nie ma po bylinach, które tak pięknie rosły nad brzegiem. Tym bardziej lilii nie widać w wodzie. Szkoda, mogłyby kwitnąć. Ale zobaczcie, po bylinkach też jest wiele pięknych krzewów iglastych. Wsadziłem już tam migdałki. Też wsadziłem już lilaki, jaśmin. Także będzie kolorowo z czasem. Jeszcze przejdziemy się troszeczkę za gajem brzozowym. Zobaczymy, czy nie ma Tadeusza i Zosi. No minus 3 dzisiaj. Także mróz nie za duży, przyjemnie sobie pochodzić. Myślę, że to lepsza pogoda niż takie pluchy. Śnieg z deszczem, jakieś błocisko. Tylko wirusy i bakterie atakują zwłaszcza dzieci i osoby starsze. A tak to powietrze czystsze i zdrowsze. O, i co tutaj? Pokażemy może troszeczkę wyżej. Wyżej to w drugą stronę. O, żeby było widać te brzozy. Śnieg trawę przykrył. O. Brzozeczki przeważnie po dwie, po trzy rosną z jednego miejsca. Zwierzęta je obgryzały jak były małe, dlatego się mocno porozkrzewiały. Ale ładnie to wygląda. Nie wiem, kiedy będziecie to oglądać, ale jak będzie taka sama pogoda, to ruszajcie w teren. Zima też potrafi być urocza. No szkoda, że ten śnieg tu w Kujawsko-Pomorskim dopiero spadł. Dzieciakom kończą się ferie i dopiero w ostatni dzień im troszkę śniegu napadało. Szczęście, że mają te lodowiska kryte, sztuczne, bo tak by w ogóle zimy nie doznali. Żadnych soneczek, nic. Myślę, że takie górki też sztuczne, ze sztucznym śniegiem, by się też przydały, nie tylko lodowiska. Wiele dzieci, myślę, żeby się świetnie bawiło,
może dużo więcej niż na lodowiskach. Bo saneczki to saneczki. Wam powiem, lubiłem jeździć na wyżwach i byłem teraz kilka razy z wnukami na lodowisku, sobie przypomnieć, jak się jeździ. Ale najbardziej pamiętam przygody z saneczek. To jest jednak frajda. Piski, krzyk non-stop. Jak się wchodzi na górkę i jak się zjeżdża z górki. No to co, kochani? Ja idę dalej, podłożę na ogień. Bo kwiaty już mi zaczęły marnieć. Rzadko ostatnio przyjeżdżałem. Muszę palić, żeby dom wygrzać. Kwiatki też. Bo potrzebują tego ciepła. No to do zobaczenia.